Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich przyjaciół Domu Słowa, wszystkich przyjaciół Słowa Bożego. Gromadzimy się znowu przy studni Słowa Bożego, aby z niej zaczerpnąć. Jest wieczór, chcemy wejść w noc i w nocny odpoczynek poprzez przygotowanie się do słuchania Słowa, które ma nas prowadzić jutro. Jest to słowo z Ewangelii według świętego Marka. Rozdział pierwszy, wersety od 29 do 39. Poprośmy, aby to słowo nas prowadziło przez cały niedzielny dzień i byśmy na to słowo byli otwarci. Pomodlimy się wersetami psalmu, wersetami, które będą także jutro w liturgii mszy świętej rozbrzmiewały. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan buduje Jeruzalem, gromadzi rozproszonych z Izraela. On leczy złamanych na duchu i przewiązuje ich rany. Pan dźwiga pokornych. Karki grzeszników zgina do ziemi. Z Ewangelii według świętego Marka. Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli mu o niej. On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka i usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do niego wszystkich chorych i opętanych. I całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ go znały. Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne. I tam się modlił. Pośpieszył za nim Szymon z towarzyszami. A gdy go znaleźli, powiedzieli mu: wszyscy cię szukają. Lecz on rzekł do nich: pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, aby i tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy. Drodzy, chciałbym podzielić się z wami tym, jak usłyszałem tę stronicę, kiedy w pewnym momencie otrzymałem taki klucz do przeczytania tej stronicy. Tym kluczem jest słowo dom, zdrowy dom. Pomyślałem o Jezusie, który także na tej ziemi miał swój dom. Miał wspaniałą matkę, miał wedle prawa Ojca, my wiemy, posłanego opiekuna przez boską opatrzność Jemu, świętego Józefa. Żył w klimacie niezwykłego domu. I wydaje mi się, że dzisiejsza Ewangelia w jakiś sposób obrazuje także to,
co działo się w jego pięknym, zdrowym domu i co on wnosi do domu Andrzeja i Szymona. Chcemy w tym kluczu czytać dzisiejszą Ewangelię, Ewangelię z niedzieli. W tej Ewangelii usłyszałem 7 pięknych cech zdrowego domu. Zdrowy dom, który jest widoczny na tej stronicy dzięki Jezusowi. I warto wtedy zapytać także o swój dom, o zdrowie własnego domu. Kiedy mówimy o domu, nie myślimy jedynie o ścianach, o tym, co materialne, ale kiedy mówimy o domu, myślimy przede wszystkim o relacjach, o więziach, o tym, co rodzinne, co czyni nas dla siebie bliskimi, co stanowi o doświadczeniu miłości. Pierwsza cecha, którą zauważyłem w tym zdrowym domu, nazwałem ją sobie w ten sposób: nie ma parkanu między kościołem i domem. Marek podkreśla, że Jezus zaraz z synagogi poszedł do domu Szymona i Andrzeja. Zaraz. Kto z was był w Ziemi Świętej, w Galilei, w Kafarnaum, wie, że dom Piotra i Andrzeja znajdował się blisko synagogi. Ale my wiemy także, że w naszym życiu może być i tak, że materialnie mieszkam bardzo blisko Kościoła, tego domu Bożego Słowa, domu eucharystycznego i mam bardzo daleko do Niego. Jezus mówi mi przede wszystkim o naturalnej więzi między synagogą i domem. Powiedzmy naszym językiem, między kościołem, do którego uczęszczam, i domem. Jezus tak naturalnie, w tak oczywisty sposób kieruje swoje kroki z synagogi do domu Andrzeja i Szymona. Tak jak w sposób naturalny z domu Szymona i Andrzeja przychodził do synagogi. Spraw, Panie, modli się Ewdokimow, aby między kościołem a ulicą nigdy nie było parkanu. Spraw, Panie, aby między kościołem i moim domem nigdy nie było tego, co by oddzielało, oddalało mnie od miejsca, w którym mogę słuchać Twojego słowa, karmić się Twoim ciałem. Przyszedł do domu Szymona i Andrzeja. I to jest druga cecha, którą od razu zauważam w zdrowym domu. Jezus w tym domu czuje się jak u siebie. Z kontekstu wiemy, że Jezus zamieszkał w domu Piotra i Andrzeja. Zazdroszczę Szymonowi, Andrzejowi tych spotkań przy jednym stole. Być może długich wieczornych rozmów z Jezusem. Kiedy mógł wpatrywać się w Niego z bliska, mógł wsłuchiwać się w Jego słowa, mógł Go dotykać, mógł cieszyć się Jego uśmiechem, mógł kontemplować Jego spojrzenie, które przenika wszystko, co w Jego domu. Ale przecież od razu sobie uświadamiam, że ten werset mówi mi, że Jezus chce się tak czuć także w moim domu. Jezus szuka dachu nad głową
w moim domu. Chcę w nim zamieszkać tak naturalnie. Dom to spotkania. Jezus czuje się zadomowiony u mnie, kiedy może się ze mną spotkać. Tak jak spotykał się z Andrzejem i Szymonem w ich domu. Ja także mogę patrzeć na Niego z bliska, kontemplować Jego spojrzenie. Ja także mogę wsłuchiwać się w Jego słowo, mogę Go dotykać moim doświadczeniem wiary. To wszystko dzieje się tak realnie, ale przez wiarę. Ode mnie więc zależy, czy w moim domu będzie Jezus. Czy On będzie się mógł spotkać ze mną w moim domu. Wiara ma być przeżywana w sposób naturalny, nie na górnym C. Nie trzeba uroczystych chwil, aby przeżywać głębokie spotkania z Jezusem. Jezus być może przychodzi do mnie i siada przy najprostszym stole, na najprostszym krześle, w kuchni. Tam, gdzie w moim domu jest tak zwyczajnie, tak prosto. Może w tym kącie, który ja kocham, lubię, uwielbiam. Jezus siada, by razem ze mną spotkać się przy stole. Ale zaraz powiedziano mu o teściowej Szymona, o której czytamy, że gorączkowała, leżała gorączkując, tak dosłownie zapisał Marek. Ta gorączka w domu, która tutaj symbolizuje to wszystko, co może powodować chore relacje, co może prowokować choroby w domu. Wydaje się, że te choroby najbardziej nieszczęśliwe, te choroby największe, które mogą się przydarzyć mojemu domowi i moim w domu, to są choroby w relacjach. Ten obraz teściowej, która leży, to jest obraz kobiety, która nie może zająć się domem, nie może być z innymi, nie może usługiwać, bo jakaś choroba ją trapi. Choroba, która sprawia, że życie spędzam w łóżku, że jestem jak sparaliżowany, oddzielony od innych. Zaraz powiedzieli mu o niej. Jezus podszedł, podniósł ją, chwyciwszy za rękę i opuściła ją gorączka. Zauważmy kolejność w tym opisie. Kiedy opuściła ją gorączka? A więc ta choroba, która trapiła jej życie, która nie umożliwiała relacji z innymi. Kiedy ustąpiła? Kiedy ją podniósł? Marek użyje czasownika egeiro, ten sam czasownik, który będzie mu służył do opisania wydarzenia zmartwychwstania Jezusa. Jezus przychodzi do mojego domu, aby mnie podnieść. Podnieść z wszystkiego, co mi zabiera życie. Co zabiera życie mojej rodzinie, co zabiera życie moim relacjom w rodzinie, przychodzi, by podnieść. I znowu jest pytanie o to, czy go zapraszam, kiedy w domu dzieje się niedobrze, kiedy pojawiają się choroby, kiedy gorączkuję, kiedy sobie w życiu nie radzę. On chce przyjść. Chce mnie podnieść. Nieraz dzielę się z wami tym doświadczeniem, że
Ta ikona Jezusa, który podnosi, to jedna z najpiękniejszych ikon, jakie kontempluje w Ewangelii. Jezus, który podnosi. A więc dom jest zdrowy wtedy, kiedy zapraszam do Niego Jezusa, który może mnie leczyć, podnosić, gdy nie radzę sobie z moją chorobą, jak nie radziła sobie teściowa Szymona. Podniósł ją. A więc trzecia cecha to cecha zdrowego domu, w którym jest Jezus, który uzdrawia. Jezus, który leczy relacje. Zdrowy dom to ten, w którym domownicy zapraszają Jezusa, lekarza, tego, który podnosi. A potem czwarta cecha domu. Dzieje się coś pięknego. Bo kiedy w domu są piękne relacje, zdrowe relacje, a Marek to opisał krótko, kiedy opuściła gorączka teściową, służyła im, służyła. To słowo służyła, znamy słowo diakonia, które pochodzi od tego czasownika, którego użył właśnie Marek. Kiedy służyła, w domu wszystko pięknieje. To służyła mówi o tym, że w domu jest miłość, w domu są relacje. A kiedy w domu są relacje, kiedy jest miłość, kiedy ludzie się kochają, taki dom przyciąga innych. Przyciąga, bo tam jest Jezus. Jezus, który uzdrowił relacje. I wtedy inni, wszyscy inni, przychodzą do tego domu. Jednym z symptomów zdrowego domu to dom, u drzwi którego zbierają się inni. Chętnie do tego domu przychodzą. O tym napisał Marek w tej Ewangelii. I było całe miasto zebrane przy drzwiach domu Piotra. Bardzo piękny obraz. Myślę, że dom, w którym panują piękne, dobre, zdrowe, naturalne relacje, jest zawsze domem obleganym. Domem, do którego wszyscy inni chętnie przychodzą. W takim domu chce się być. W takim domu chce się pomieszkać. W takim domu chce się rozmawiać. Znam takie domy i takie osoby w domach, które są jakby duszą, sercem tego domu. Osoby, do których chętnie przychodzą inni, by się wygadać, by wypowiedzieć swoje bóle, swoje troski, by porozmawiać. Taki dom uzdrowiony przez Jezusa staje się także drogą do uzdrowienia innych. Oby takich domów było jak najwięcej w mojej wiosce, w moim mieście, w mojej ojczyźnie. Domy zdrowe, które uzdrawiają innych. To znaczy Jezus uzdrawia innych. To domy Jezusowe. Nigdy nie bójmy się wprowadzać Jezusa do swojego domu. Jezus nam nie zabiera życia. Jezus nam daje życie. Jezus nam nie zabierze relacje. Jezus nam daje relacje. A więc czwarta cecha. Dom zdrowy to dom, który przyciąga innych. A potem piąta cecha. Widzimy Jezusa, który wcześnie rano jakby zrywa się, idzie na pustynię. Szuka miejsca pustynnego, by się modlić. Nie mam wątpliwości, że tego nauczył się w swoim domu rodzinnym. Przez blisko 30 lat tak budował swoją relację, więź z Ojcem. Już mając 12 lat powiedział, czy nie wiecie,
mówił do Maryi, do Józefa. Nie wiecie, że powinienem być w sprawach Ojca? Czyli Jezus w zażyłej więzi z Ojcem. Jezus, który szuka przestrzeni na modlitwę. Jezus uczy mnie domu, w którym nie brakuje przestrzeni na pustynię, przestrzeni na modlitwę. Czasami tej przestrzeni szukamy poza domem. Jedziemy na rekolekcje, tak chętnie Was witamy w Domu Słowa u nas. Dobrze, że mamy takie miejsca pustynne, miejsca zasłuchania w Słowo Boga, miejsca modlitwy, miejsca, w których w zaciszu Bóg może uzdrawiać nasze serca. Miejsca, w których budujemy zażyłą więź z Bogiem. Ale takich miejsc pustynnych szukajmy także w domu. Tam, gdzie żyjemy. Warto mieć taki kąt w swoim domu. Takie miejsce, w którym chętnie się chronisz. Nie by izolować się od innych, ale by bardziej z bliska pobyć z Bogiem. Bo kiedy jestem blisko Boga, będę także blisko ludzi. Nigdy bardziej jestem blisko ludzi, jak wtedy, kiedy jestem blisko Boga. A potem szósta cecha, którą wyczytałem w dzisiejszej Ewangelii. Dom Andrzeja i Szymona to dom, w którym ci, co tam mieszkają, szukają Jezusa. Marek wręcz napisze, że Szymon i jego towarzysze ścigali Jezusa, biegli za Jezusem. Bardzo piękny obraz Szymona, który budzi się rano i kiedy zauważa, że nie ma Jezusa w domu, zaczyna go szukać. To także obraz symboliczny, kiedy budzę się rano i mam poczucie, że go gubię. Że już nie mam z Nim relacji, że gdzieś odszedłem od Niego. To nie Jezus się gubi, to ja się gubię Jezusowi. I wtedy zaczynam Go szukać. To bardzo ważna decyzja serca, taki naturalny odruch Szymona, który kocha Jezusa. I kiedy widzi, że Go w domu nie masz, zaczyna Go szukać. Czy jest tak w moim życiu i w moim domu? Czy niepokoją mnie te sytuacje i te chwile, te dni, w których wyraźnie widzę, że Jezusa nie ma, że gdzieś Go zgubiłem, że straciłem z Nim kontakt. Bardzo potrzebuję takiej postawy Szymona Piotra, by wręcz biec za Jezusem. Być może będę potrzebował rekolekcji, jakiegoś skupienia, spotkania w sakramencie pokuty, spotkania z kierownikiem duchowym. Biegnę za Jezusem, by Go odnaleźć na nowo, jak odnalazł Szymon i jego towarzysze. I ostatnia cecha. Dom zdrowy to dom otwarty na misję, na apostolstwo. To dom, w którym ludzie, którzy tam żyją, nie są zajęci jedynie sobą. Nie myślą jedynie o sobie. Rodzina jest pierwszym domem, jest pierwszą odpowiedzialnością, ale kiedy w domu jest dobrze, wówczas pojawia się także poczucie misji. Chcę ponieść innym to, co sam otrzymałem. Chcę także otworzyć drzwi mojego domu i pójść tam, gdzie domy nie mają Jezusa. Gdzie wiara umiera, albo gdzie o Nim jeszcze nie słyszeli. Wiele jest wspaniałych rodzin, które w taki sposób apostołują, ewangelizują, w sposób naturalny, bez wielkich słów. A więc dom otwarty na ewangelizację, dom otwarty na misję. Z takiego domu wyszedł Jezus. Kiedy nadszedł dzień, gdy żegnał się ze swoją matką, gdy odchodził do Judei na pustynię, gdy rozpoczynał swoją misję. Dom zdrowy,
Dom pełen życia to także dom, który dzieli się życiem, który rodzi życie. Prośmy Jezusa, aby nasz dom, mój dom, Twój dom był zdrowy. Jezu, ucz mnie takiego domu, w którym będę razem z moimi najbliższymi cieszył się zdrowiem. Tego Wam życzę. Niech nasze domy będą zdrowe. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Niech to błogosławieństwo będzie z Wami przez wszystkie chwile niedzieli, która rozpocznie się wnet. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.